Cześć, moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich subskrybentów, jak i osoby, które oglądają po prostu moje filmy, które chciałbym zaprosić do subskrypcji mojego kanału Tank Models TV, aby po prostu on mógł się rozwijać, ponieważ czym więcej subskrybentów, więcej komentarzy, lajków... Tak samo YouTube będzie mi pomagał po przekroczeniu pewnych prog progów na rozwój tego kanału. Dzisiaj, taki z jednej strony, posłuchajcie, banalny poradnik modelarski. Jak widzicie, na macie do cięcia znajdują się dwa aerografy dwa rodzaje aerografów widzicie zapewne również płyny do farb tinery, jeżeli chodzi o dane firmy produkujące farby akrylowe. Jak wiecie ja maluję w sumie tylko i wyłącznie farbami Vallejo. I teraz tak, mam też farby polskiej firmy Hataka. Ale używam na razie tylko i wyłącznie dwóch zestawów i to tylko i w dodatku z serii orange, czyli tak zwanych farb lakierowych. Tutaj prezentuję Wam też thinner do czerwonych, jak i również niebieskich farb, których mam kilka zestawów, ale których nie używam ze względu na to, że nie chcą one współpracować ze mną. Mam e, oczywiście też thinner, który jest jednocześnie e, cleanerem, czyli płynem do czyszczenia pędzelków, farb, e, znaczy pędzelków e, aerografów. E, mam również cleanera od Amomiga. E, dość ostry preparat, z którym trzeba e, uważać i nie nadaje się on do wszystkich, e, posłuchajcie, farb. Zresztą nie dziwię się. No i mam Hardkorowca, najtańszy ze wszystkich, posłuchajcie, cleanerów na rynku dostępnych na naszym rynku, polskiej firmy Vamod. I powiem Wam, że to jest bardzo silny środek bardzo intensywny jeżeli chodzi o zapach i trzeba tutaj bardzo ostrożnie w sensie wobec siebie postępować z tym płynem. Pozostałe płyny, które wam prezentowałem, są płynami praktycznie bezwonnymi. Tutaj chcę wam właśnie pokazać do właśnie płyn do czyszczenia aerografów klasy premium. No tutaj jest standardowy cleaner i te cleanery, które Wam zaprezentowałem, czyli ten, ten y, Live Color, y, czy też y, Miga Amo. Aż sobie jeszcze raz powącham, czy on jest na pewno taki bezwonny. No nie, ten ma, ma swój zapach, y, ale to jest w każdym razie cleaner, który y, uniwersalny proszę bardzo do czyszczenia, ale nie tylko oczywiście pędzelki też można nim umyć, ponieważ farbami miga też można malować pędzelkami, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje. I tutaj mam do zaprezentowania wam dwa aerografy, dwa różne rodzaje aerografów, jeżeli chodzi o dysze. Tu mamy dysze tu mamy Fine Arty i tu mamy dysze wkręcaną a w tym pancerniaku, który bardzo lubię, mamy dyszę płynną tak zwaną, czyli ona jest osadzona razem z tą osłoną. Po prostu wkładamy ją do aerografu. Nie wkręcamy Ona jest po prostu ściśnięta, dopasowana i możemy sobie ją wyjąć po prostu bez wykręcania, bez obawy, że urwiemy gwint. I teraz tak. Jak... Bo właśnie ten temat został poruszony przez jednego z klientów, który przyszedł odbierać właśnie swój aerograf. No i padło takie, no a jak należy czyścić aerograf? No, po prostu wziąć pędzelek, dobry płyn do czyszczenia danej, najlepiej danego producenta farb, którego ja na przykład używam rozcieńczalników, opóźniaczy, czy też klinerów firmy Waleho. No i. No, i to wszystko, tak? No, ale nagle. A jak jest mocno zabrudzone, kurczę, powiem Wam, że jeszcze nigdy nie doprowadziłem do czegoś takiego, że miałem tak zasyfiony aerograf, że po prostu nawet nie mogłem dyszy wykręcić, igły wyjąć, ale faktycznie może coś takiego nastąpić, bo na przykład po prostu malujemy dwoma aerografami, albo nie wiem, coś się wydarzyło, i nagle zostawiamy aerograf źle wymyty. I, i, I nagle się okazuje, że wlewanie tutaj powiedzmy płynu do klinera, tak zwanego, tak? Czyli po prostu no nic nam nie daje, bo farba została gdzieś rozlana w tej okolicy i po prostu jest zaschnięta, bo zapomnieliśmy dobrze właśnie wymyć tego aerografu. No i co teraz? No i teraz powiem wam tak. Są dwie szkoły czyszczenia aerografów, a dokładnie dwie szkoły wyjmowania igły. Dlaczego? Już wam mówię. Po każdym, tak naprawdę po każdym malowaniu. Nie powiem wam czyszczę. Zresztą widzieliście na farbach, na filmach, jeżeli maluję czyszczę dokładnie bardzo te okolice, czyli tutaj jak jest wlewka. Ale też na przykład staram się czyścić, ponieważ tutaj zbiera się farba. Czyszte tak samo tutaj wylot z dyszy, tak? gdzie jest również igła. I najlepiej jest sprawdzić, czy mamy czysty tak naprawdę. Jeżeli mamy tutaj te okolice dyszy czyste, to bez problemu powinien nam się powiedzmy za pierwszym razem schować się powinna igła. Jeżeli czujemy, że na przykład tutaj jest taki jakby czujemy delikatny skok, tego nie pokażę, to znaczy, że i igła tak no nie od razu się e, wysuwa, tak? No to znaczy, że możliwe, że jest po prostu tutaj w tych okolicach, gdzie wylatuje powietrze do dyszy, następnie przez iglicę wylatuje na zewnątrz, może być zanieczyszczona. I teraz tak. Po skończonej pracy, co powinno się na, m, zrobić? Powinno się bardzo dokładnie wymyć aerograf. Czyli teraz tak. Odkręcamy sobie tył. Zaczniemy od aerografu y, z y, dyszą wkręcaną. Powinniśmy sobie delikatnie odkręcić właśnie ten tył. Czasami zdarza się tak, że maluję bez tego tyłu. Po prostu tak wygląda mój aerograf wtedy. No, nie wiem, wydaje mi się, że jest wygodniej. I teraz tak. Co zrobić przed w ogóle rozbieraniem aerografu? Często bywa tak, że w tym momencie dysza robi nam na złość. Elementy aerografu robią, są złośliwe wtedy i potrafią nam uciekać. Pierwszym takim najprostszym jest po prostu: bierzemy sobie ręcznik papierowy. Bierzemy go sobie, po prostu prostujemy. No, on się będzie wywijał, tak? Więc możemy sobie go zrobić w ten sposób. Możemy taki ręcznik, widziałem też taką sztukę, delikatnie zmoczyć, żeby on sobie przylegał tutaj, tak? Chodzi o to, że jak odpadnie nam część, tak? To mamy tutaj ten twardy element. E, może nam coś się stoczyć na przykład, bo to wtedy wszystko zaczyna uciekać. Najlepiej jest po prostu robić to bardzo powoli, delikatnie, e, odkładać sobie elementy, a najlepiej jest posiadać coś takiego, taką tackę. Ja właśnie takiej tacki użyję. E, to jest, posłuchajcie, tacka zakupiona w sieci sklepów z, z meblami. Tam na jakimś takim duperelach, co są dodatki do domu, do kuchni. Tylko, że oczywiście ja sobie ją pomalowałem farbą podkładową w sprayu, bo były na nim jakieś kogutki i gruszki. Taka kuchenna tacka, tak. I ja y, stosuję właśnie tego typu tacki i do tej tacki możemy sobie po prostu, taką tackę my też możemy właśnie jako podkład do malowania na przykład jak malujemy pędzelkami i tu sobie jak położymy wtedy taką właśnie dopasować sobie możemy. Do tego i tu nam nic nie, nie ucieknie. Oczywiście można sobie coś fajnego tutaj dopasować, jakiś filtr, ewentualnie jakiś taki materiał dopasowany. Producenci aerografów często robią to, ale nie są to tanie rzeczy, więc powiem Wam tak. Fajnie jest mieć kasę, wydawać właśnie na takie firmówki, no ale nie każdy ma tą kasę. Warto sobie zainwestować w taką tackę Ona nie wiem, 5 zł kosztuje. I w rolkę papieru. I teraz tak. Eee, większość osób robi coś takiego, że odkręca tutaj ten uchwyt, to jest, blokuje igłę, żeby nam nie, nie wysuwała się, i wyciąga igłę w ten sposób. No i coś Wam pokażę właśnie teraz. To jest właśnie słabo umyty aerograf. Zwróćcie uwagę, że ta dysza jest brudna tutaj, tak? Pozostałości farby źle umyty, wypłukane tylko był kieliszek. A jeżeli chodzi o samą igłę, no to jest ona usyfiona. Zaraz jakąś karteczkę wezmę, może będzie wygodniej lepiej widać. Powinny być widoczne zanieczyszczenia na igle. Ona się nie świeci zresztą. Powinna ładnie się świecić, tak jak no, metal, tak. Ona jest brudna. I wyjmując w ten sposób igłę tyłem, gdzie ja tak robiłem, no to tu jest taki element, gdzie jest uszczelka. I wyjmując wtedy tą igłę nie do końca umytą, no to powodujemy to, że ten część tego brudu, tej farby zaschniętej, pozostaje na tych uszczelkach. Możliwe, że przeciągamy dalej ten brudny, brudną igłę i zostawiamy po prostu, zanieczyszczamy w tym, w, tym, w tym miejscu aerograf. Ale tutaj, w tym aerografie, mamy dyszę wkręcaną. No i co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zrobić to, że jak mamy tutaj, trzeba bardzo delikatnie wkładać z tej strony igłę, ponieważ jak ją zagniemy, ona teraz stawia opór, bo jest brudna. Po prostu ją bardzo sobie delikatnie wsuwamy do tej pory. Możemy sobie tak odkręcić tutaj. Wysunąć ją delikatnie. Jeżeli nie chcemy odkręcać, to jeżeli mamy jeszcze tutaj przykręconą mocno tą dyszę, dysza nam tu wystaje, powinniśmy ją cofnąć i tu mamy jeden, drugi element. I wyjąć, postarać się odkręcić po prostu osłonę dyszy. Tak? Tu też się farba zbiera. Widzimy samą dyszę. Bierzemy dedykowany kluczyk od producenta do danych, danego producenta, który produkuje ten aerograf i delikatnie odkręcamy. Nic nie walczymy, jeżeli dalej się nie chce odkręcić. Odkładamy kluczyk i teraz delikatnie jak najniżej tej tacki wyjmujemy dyszę. Tak? Proszę bardzo. Mamy dyszę. Odkręcamy, luzujemy tutaj dyszę. Wypychamy ją sobie. Jeżeli farba nam zostanie tu na końcówce, powinienem teraz przybliżyć. Jeżeli ta farba, która została na igle, Prawie troszeczkę kamerkę, jeżeli można, bo teraz przybliżyłem i z kadru uciekam. I teraz tak, jeżeli nam tu została farba, jeszcze kawałek. Teraz wyjęliśmy tą igłę jeszcze raz, która jest zanieczyszczona. Część tej brudnej farby, istnieje prawdopodobieństwo duże, że została nam w tej rurce, którą... Przez którą przechodzi igła, w którą wkręcamy dyszę. I teraz sobie odkładamy ten aerograf. Bierzemy sobie, patrzymy na dyszę. Warto mieć wtedy szkło powiększające. Jeżeli ktoś ma so, 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 sokoli wzrok, no to wszystko fajnie. I teraz tak. Widziałem też parę meków takich. Że ludzie wykałaczką po prostu czyścili tą dyszę. Słuchajcie, to jest odlew, tak? Który jest jakoś tam później obrabiany, szlifowany, ale jest to materiał dość kruchy i bardzo delikatny. No bo posłuchajcie, tu jest 0,2 mm. To jest bardzo malutka dziurka. Jeżeli chcemy, żeby nam dalej ten, ta dysza trzymała 0,2 mm. To musimy na nią uważać, jak i również na końcówkę igły. Tu to jest dosłownie trzeba lepiej niż z sobą postępować. I teraz tak, mamy rozebrany ten aerograf w ten sposób, który ma wkręcaną dyszę. Co powinniśmy teraz zrobić? Możemy wziąć po prostu airbrush cleaner. Danego producenta farb, którym, którymi malujemy, wziąć sobie pędzelek, który będzie używany już taki do robót drogowych, czyli na który po prostu jest mocny, ale już go nie używamy. I co powinniśmy sobie zrobić? Teraz zaglądamy sobie tu do środka. Pędzelek też nalewa trochę nam płynu, i widzimy. Że w środku pozostały resztki farby. Tu sobie w takim razie wlewamy tą farbę, tą yy, po prostu płyn i szorujemy. Nie mamy dyszy. Tam jest wlot powietrza, więc sobie możemy na przykład zaraz zobaczymy, czy tak wyjdzie. Za bardzo nam to się w ten sposób musi być jednak dysza. Tak nie umyjemy, dopiero musimy zmontować. I tu sobie namaczamy, wlewamy tego, właśnie, tinera i czyścimy spokojnie sobie środek. Następnie możemy sobie wziąć taki patyczek, namoczyć go również właśnie w tinerze i delikatnie powyciągać bo pędzel jak nie zawsze nam wyciągnie to wszystko i w ten sposób sobie wyszorować to jeżeli jest mocno zanieczyszczony ten aerograf tutaj to warto sobie po prostu wziąć na przykład pensetę i teraz tak Tutaj wlałem ociupinkę yy, tinera. Do wlewania tinera może posłużyć również strzykawka. Mała, oczywiście. Taka pipeta. Gdzie wkraplamy sobie troszeczkę. I on sobie tutaj wyleci. Resztę wlewamy z powrotem do zbiorniczka. Jak macie cleaner i będziecie czyścić coś aerograf na tego typu macie do cięcia modelarskie, nie kładźcie na nich, bo po prostu cleaner może powodować, że na dróg się e, zatrza, ponieważ zostanie wytarty. I tu sobie zostawiamy to. Teraz tak. Kiedyś zanieczyściłem sobie maksymalnie aerograf i zakupiłem takie szczotki. Z tego oczywiście używam tylko jednej. Takiej. Strasznie zużyta jest. Wkłada się to w tą dziurkę. Bardzo delikatnie trzeba przetrzeć. I wyjąć. Powiem Wam to, co zostało po naszych malowaniach. Jeżeli mamy skrzywioną taką szczotkę, ją trzeba bardzo delikatnie o. Tutaj ona przeszła. Możemy sobie właśnie jeszcze tutaj nalać Tinera. Jeżeli mamy ostro zanieczyszczone. Szczerze mówiąc, tak powinno się tak naprawdę, powiem Wam, po malowaniu zawsze czyścić aerograf. Nie tylko zakraplać, i ja zacznę się do tego stosować, ponieważ później może się okazać, że ma aerograf, nam się zapycha, źle maluje i tak dalej. I oczywiście producent danego aerografu jest do bani, farby są do bani. No nie, po prostu czasami trzeba troszeczkę więcej pracy włożyć. Tutaj na przykład wyjąć resztki farbę i czym ja wyjmuję rośki farby. Tak jak już pokazywałem. Mam takie chusteczki higieniczne do wszystkiego przetestowałem je. Mamy też takie do odkażania. tak? I powiem wam, ja sobie biorę takie chusteczki. One są wilgotne, pienią się trochę, nie ma się czego bać. I na przykład czyszczę sobie w środku aerograf. I zostawiam to nawet z tą pianą, powiem Wam, bo tu się nic z tym nie stanie. Naprawdę ten płyn nie zaszkodzi aerografowi. I teraz tak wyjmujemy sobie ten wycior, odkładamy, aerograf sobie niech tam z tymi płynami posiedzi sobie y, po prostu y, w stojaku, niech tam sobie reaguje. Może jeszcze zostało tam trochę farby, a my się zajmiemy całą resztą. Mamy igłę, która jest zanieczyszczona. I teraz tak, jeżeli mamy to naprawdę mocno zanieczyszczone, to warto poza standardowym na przykład Airbrushem, Cleanerem, przepraszam, do aerografów zastosować, jeżeli nie wszyscy na przykład mają. Kasy na kupowanie tak? Takich dedykowanych Po prostu płynów no Bo nie są one tanie Ja zastosuję w tym momencie Chyba najtańszy na rynku Plinar Od firmy Wamut To jest śmierdziuch niesamowity Wali także u Jezus Maria I wezmę sobie po prostu kawałek tej ręcznika Namoczę ten ręcznik i bardzo delikatnie od dołu do góry. Nie proponuję tak, ponieważ możemy sobie skrzywić igłę albo wbić igłę w paluch i też będzie skrzywiona, bo one są bardzo delikatne. W ten sposób po prostu sobie czyścimy. A jeżeli już, to o tak. Igła jest czysta. Możemy ją sobie jeszcze bardziej tutaj tak po popolerować, ale nie za daleko i trzeba delikatnie to robić, żeby wiadomo było, że ona jest wyczyszczona. Mamy wyczyszczoną igłę. Teraz osłona yy, dysze i igły. Tutaj z reguły jest masa brudu zaschniętej farby. Bierzemy sobie właśnie, ojoj oj, wamot jednak śmierdzi niesamowicie, więc uważajcie w domu. Chyba, że macie oddzielny warsztat, ale to też gdzieś dobrze wentylowane. To sobie po prostu czyścimy ten element pędzelkiem. Możemy sobie też wziąć namoczony wcześniej wacik. Voilà, widzicie, był biały wacik. A jak włożyłem, kupę farby wylazło z tego. Tak się zbiera farba, i ona może po prostu powodować to, że aerograf nie będzie prawidłowo działał. Nawet Super Bayer, ten za 1400 zł, za 600, 800, no różne. Jeżeli będziemy nie dbali o sprzęt, no to niestety sprzęt może nam odmówić posłuszeństwa. Tu sobie mamy suchy wacik. I suchym wacikiem. wycieramy Jeżeli zauważycie, że jeszcze jest brudne, można go po prostu wziąć. Nabrać pędzelek. Tu jeszcze jakieś coś odpadło, jakaś farbka. I po prostu pędzelkiem sobie namoczyć ewentualnie. Na tym waciku takim u, u, ubrudzonym, ewentualnie nie. Proponowałbym sobie wziąć czysty wacik. Waciki naprawdę są bardzo tanie, więc możemy tutaj sobie trochę poszaleć. Nie są to jakieś specjalne waciki, tylko i wyłącznie do aerografów za 150 zł. Bierzemy sobie nakładamy, delikatnie rozprowadzamy wacik i zostawiamy sobie go tak. No, i teraz na, sa, na samym końcu posłuchajcie dysza. I tu trzeba bardzo uważać. Rękawiczka się porwała, więc ja sobie ją wymienię. Pamiętajcie, używamy chemii, więc takie y, rękawiczki przydałyby się nam. Warto zakupić sobie właśnie y, rękawiczki chirurgiczne. Chwilę, moment, wezmę starsze rękawiczki. Jeszcze chciałem tak arogancko pokazać. Dobra, mamy nowe. I teraz, jak, co, co robimy z samą dyszą? Z dyszą postępujemy bardzo podobnie, czyli bierzemy sobie delikatnie płyn, namaczamy go sobie, patrzymy, Tutaj pamiętajcie, jest na końcu uszczelka. Warto o niej uważać, bo ona czasami potrafi uciec, zeskoczyć. I bierzemy sobie, czyścimy pędzelki. Możemy wziąć mniejszy pędzelek. Właśnie go poszukuję, gdzie on się schował. Tu jest troszeczkę cieńszy pędzelek. Też taki pędzelek do zadań specjalnych. Warto sobie na, na, nalać tutaj troszeczkę, właśnie pędzelkiem, tej e, płynu do e, zmywania. Teoretycznie. Powinniśmy mieć już umyty cały orograf. Tu mamy jeszcze zakrętkę z osłaniającą dyszę i umożliwiającą nam malowanie. Bez tego sobie dalej nie pomalujemy. Możemy użyć również tutaj patyczka. I tu już możemy sobie spokojnie do środka włożyć czyścić, myć. Tutaj jest uszczelka, pamiętajcie o tym, żebyśmy, żeby jej nie zgubić. Teoretycznie powinniśmy mieć już umyty dokładnie aerograf. Teraz powinniśmy sobie wziąć ręcznik papierowy. W środku jest bardzo czysty, nie widać żadnych paprochów. I co teraz? Właśnie, i co teraz robimy? Wiadomo, wkładaliśmy, odkręcaliśmy. Robimy w tej samej kolejności, czyli wkładamy od przodu delikatnie igłę. Tu już możemy sobie spokojnie cofnąć. Bierzemy sobie następnie dyszę. Nisko nad miseczką wkręcamy, żeby nam gdzieś nie uciekła. Bierzemy sobie firmowy kluczyk do... Do nie dociskamy powyżej oporu. To nic nie da, a można urwać gwind. Tak, żebyśmy bez problemu mogli odkręcić. No oczywiście nie. Teraz tak. Widzimy, uszczelka jest na swoim miejscu. Wysuwamy igłę. Przy nakręcaniu osłony. Cofamy. Tutaj już sobie możemy, proszę bardzo. Jak mamy igłę. Przede wszystkim igłę cofamy do oporu pierwszego. Sprawdzamy sobie, gdzie dochodzi. I zakręcamy. Nie to, że dociskamy nie wiadomo co to jest 0,2. Pamiętajcie, niech to pozostanie 0,2. Moim zdaniem troszeczkę za mocno zacisnąłem. Cofamy igłę, zostaje nam sama dysza. Nakładamy teraz ten element. Dysza wyszła. Bierzemy sobie końcówkę, osłonę, po prostu igły. Nie też, nie na tak zwanego chama zakręcamy, tylko tak, żeby poczuć opór, że jest wszystko ok. Mamy teraz wszystko, tak jak należy. Możemy sobie wziąć, teraz mamy teoretycznie, mamy aerograf już umyty i możemy dalej nim malować. Napuszczam sobie na przykład trochę jeszcze cleanera. Biorę wężyk, ze szybko złączką i na czymś ciemnym, na przykład, wypuszczam sobie ślad, żeby zobaczyć, czy wszystko jest dobrze. Najważniejsza jest czystość aerografu wewnątrz. Tutaj sobie możemy później przetrzeć. Tą ściereczką właśnie do powierzchni uniwersalną. Pucu, pucu, klastu, klastu. Zakładamy osłonę Dokręcamy do oporu, nic na siłę. W takiej pozycji. I voilà, aerograf jest wyczyszczony i nie powinien, jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, nie powinien nam stwarzać problemu przy malowaniu. To jest z dyszą, która jest dyszą, posłuchajcie, wkręcaną. Najlepiej sobie parę kropel tutaj, żeby zostało, rozcięczalnik zmywacza albo rozcięczalnika. I teraz jeszcze miałem wspomnieć o tym. Premium Airbus Cleaner firmy Vallejo. Jest to płyn, który ma w sobie też konserwant do właśnie aerografów, ale w przypadku na przykład pędzelków, czy dajemy płynu. Jeden, jedno, po prostu bezpośrednio w tym płynie, a jeżeli chodzi o aerografę, zresztą tutaj mamy napisane. Dajemy pół na pół z wodą. Czyli bierzemy sobie, na przykład, trzy krople dajemy pipetą, tą chociażby. Trzy krople, posłuchajcie, premium Airbrush Cleaner I trzy krople dajemy sobie wody. I tam sobie troszeczkę możemy to pędzelkiem wyczyścić, popsikać dwa razy. I on powoduje to, że ten jest, nie wiem jak na czym dalej to polega, ale jest wyczyszczony. I teraz tak, mamy aerograf z dyszą płynną. I co robimy standardowo? Odkręcamy tył. Zdejmujemy osłonę. I tu już widzimy igłę. Odkładamy sobie osłonę. Odkręcamy zaciśnięcie zamocowanie dyszy. Delikatnie wysuwamy dyszę. igłę. Tu mamy osłonę wraz z środku dyszą, a tu mamy samą dyszę. Tu patrzymy, czy jest wszystko wyluzowane. Tu już nic nie musimy zdejmować. No i widzicie, zawalona jest, zawalona jest. Czyli do czyszczenia. Gdybyśmy ją tyłem wyciągnęli, to byśmy te uszczelki, które tam się dalej znajdują, po prostu zabrudzili. I możemy teraz tak od początku. Bierzemy sobie wacik kosmetyczny, ewentualnie tą, y, ręcznik, zmywacz. Czyścimy. Patrzymy, czy wszystkie resztki farby są zdjęte. Tu delikatnie sobie obracamy. Delikatnie ściskamy, tak żeby po prostu ta igła przeszła, tylko czy tam iglica. Czasami bywa, że jest bardzo mocno zabrudzona i trzeba będzie to kilka razy. Bierzemy sobie osłonę. Tak samo. Namaczamy ją, odkładamy koniec. I teraz co tu mamy? Tu mamy dyszę. Kawa jakby się pęsety przydało, która gdzieś się schowała, więc weźmiemy taką dużo. I teraz tak. Jeżeli jest zabrudzone, to pewnie może się przykleić. Bierzemy sobie delikatnie tutaj, namaczamy. No tu dyszę wyjmujemy, nic nie odkręcamy, dyszę sobie wyjmujemy, bierzemy sobie, sprawdzamy delikatnie, czy dysza ma możliwość wyjęcia, ma możliwość, widzicie jaka jest różnica w dyszach? Odkładamy sobie, bierzemy następnie tu, myjemy pędzelkiem. Zostawiamy troszeczkę płynu, zmywacza. Oglądamy tutaj. Też jest delikatnie ubrudzone, już warto sobie przemyć to. Tak, tak, proszę bardzo. Bierzemy sobie dyszę. Tu jest dysza dużo taka masywniejsza. Ale to nie oznacza, że, nie że, nie jest, że ona jest mocniejsza i nie ulegnie, powiedzmy, rozszerzeniu. Bierzemy sobie spokojnie, dyszę malujemy. Znaczy, no tak, malujemy w sumie, tak czyścimy, nakładamy na dyszę po prostu płyn do zmywania farb akrylowych. Odkładamy sobie dyszę, niech ona sobie tam posiedzi. I zaglądamy sobie teraz do środka aerografu. Nalewamy sobie tutaj, bierzemy, czyścimy. To, co jeżeli zostało jakieś paprochy, zostały tu warto wziąć już czysty e, patyczek, albo w miarę czysty, taki, który nie posiada na sobie paprochów. To trzeba zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś nie zaczepiło się w środku i nie został włos, tak? Patrzymy, czy dalej jest czysty aerograf. To sobie coś tutaj kapnęło. Tu mamy uszczelkę teflonową. I tak samo możemy zrobić. Możemy użyć sobie wyciora, ale jeżeli wycior nie będzie nam wchodził głęboko, I tu sobie przeczyszcimy. Wycior też możemy umyć. Mamy praktycznie wszystko wyczyszczone. Tutaj jest dużo prostsze to mycie. Mamy teraz, tak sprawdzamy, czy tu gdzieś nam na spuście tak samo jak w tamtym nie blokuje nic. Bo może być też tu się farba mogła dostać i na przykład nam coś się powsklejało, ale nie, nie czuję, żeby tam było coś się działo. Teraz sobie wytrę wszystko. Patrzę, czy jest odkręcone. Patrzę, czy jest dobrze igła wyczyszczona. Delikatnie wsuwam. Mamy już wszystko wyczyszczone. Odkładam uważnie, żeby igły nie uszkodzić. Najlepiej ją troszeczkę przeciągnąć dalej. Tu jeszcze osłonę zostawię. Jeszcze sobie mogę zerknąć przez pensetę. Czy wszystko jest ok? Jest prześwit. Jeszcze raz sobie mogę dopchnąć tutaj. Tu na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę właśnie Czy tu jest wszystko czyste W razie czego patyczkiem, który jest nawilżony również też w rozcieńczalniku. W zmywaczu przepraszam. Jest OK. Wszystko robię na niskiej wysokości. Nad tą tacką, żeby mi nic nie wyskoczyło. Dysza jest wsadzona. Dokręcam do pierwszego oporu. Dosuwam iglicę, tak jak wcześniej mówiłem, właśnie też do pierwszego oporu. Dokręcam. Nie wychodzi żadna farba na iglicę. Zakładam osłonę. Do pierwszego oporu. Jeszcze sobie przemyję na wszelki wypadek papierek. Wycieram. Zatykam, zakręcam, sprawdzam czy wszystko wylałem, wlałem. Moi mili, na tym polega czyszczenie i od tej chwili myślę, że należy wyjmować igłę nie tyłem, żeby nam zostawał ten brud cały tutaj, tylko już jak czyścimy tak e, na koniec dnia, powiedzmy po wszystkich malowaniach albo akurat jak nam się zapchał w czasie malowania warto sobie po prostu wziąć rozkręcić aerograf no widzicie ile to czasu zajmuje to nie jest, posłuchajcie modelarstwo nie polega na jakimś wariackich wyścigach na czyszczenie aerografu, to nie wojsko złóż, rozłóż jak najszybciej z tego nie strzelamy. E, mam nadzieję, że pomogłem Wam w jakiś sposób, e, albo przypomniałem ponownie, że tak powinno się robić, a nie inaczej, że na przykład tyłem wyjmujemy, gdzie osadza się brud, i później może nam powodować dalsze zatykanie się aerografów. Bohaterami dzisiejszego programu byłem ja. A co? Dwa aerografy y, y, firmy Fine Art. Eee, płyny do mycia aerografu firmy Balecho, Premium, również pokazywałem tam Wam też. Hataki pokazywałem Wam brutala. To się powinien nazywać brutal. Naprawdę, nie pozostawiajcie tego płynu w aerografie. Nie wiem, ale jest to środek dość mocny. I powiem Wam, jak kiedyś zostawiłem go w takim starociu. W tej chwili. To tak nieładnie on wygląda w środku, tam na dole. Tak jakby go coś pożarło, wyżarło dosłownie. No i aerograf, musiałem wymienić wszystkie uszczelki. Nie wiem co to jest za środek, specyfik, ale jest to. Jeżeli już naprawdę macie tak usyfiony yy, po prostu aerograf, zapomnieliście go umyć, yy, on zasechł nie wiadomo jakimi farbami, to powiem wam, chyba to jest yy, ostateczność. Jeżeli nie musicie... Użyjcie też sobie, na przykład jak malujecie firmami Amomic, to użyjcie tego zmywacza. Przy innych farbach waży. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na stronę sklepu pod adresem www.tankmodels.pl i zapraszam Was również do lajkowania, do komentowania i liczę na suby. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.